Dzień dobry, niezwykle miło Panią widzieć w Opolu. Jesteśmy po koncercie premiery. Jak Pani się podobało? Jestem zachwycona. No, spełniło się moje marzenie, że mogłam taki koncert obejrzeć na żywo. Mieszkam dość daleko od Sopotu. Przepraszam? Opola. Opola, ratunku. Przecież Opole, jak to można porównywać? Piosenka polska, Opole. Z Gdańska jestem, ale no dlatego taka długa droga. Natomiast to niesamowite wrażenie, zobaczyć to wszystko na żywo, swoich idoli. Stawiałam na pana Brzozowskiego Rafała. Ta premierowa piosenka była cudowna i wygrał. Mój idol wygrał, także jestem zachwycona. No właśnie, miałem o to pytać, jak ten występ się podobał. Czy pani zdaniem Rafał był bezkonkurencyjny? Ja myślę, że Zajber chyba, tak? Pan Tadeusz też wzbudził tyle emocji, bardzo mi się podobał, ale jednak stawiałam od początku tak sentymentalnie troszkę na pana Brzozowskiego i udało się. Sentymentalnie, czyli jak? No jednak z jakichś tam powiedzmy młodszych, dawniejszych lat kojarzą mi się pewne utwory. Może teraz tytułów nie przytoczę, ale rzeczywiście ten głos taki ciepły, pozytywny wpada w ucho i te piosenki są takie, które chwytają za serducho. Ale to też jest dobry chłopak. No mam nadzieję, nie znam osobiście, ale pewnie tak, na takiego wygląda. Chodźmy do takiego tematu, który bardzo interesuje ludzi, bo po Senatorze Miłości widzowie zostali bez żadnych informacji o państwu. I wiele osób zastanawia się, czy trwa pani relacja jakakolwiek z panem Zdzisławem. Mhm. Więc nasza relacja wygląda bardzo dobrze. No był taki zalążek, gdzieś tam uczucie bardzo ładne rozwijało się. Natomiast w tej chwili mamy piękną przyjaźń i mam nadzieję, że to też będzie taka relacja długotrwająca. Ale pozostaliśmy w takiej przyjacielskiej relacji. A odbyli Państwo rozmowę, że jednak kończymy etap randkowania, a przechodzimy na przyjaźń? Było coś takiego? No, nie można czegoś takiego powiedzieć, że kończymy to, zaczynamy coś innego. To jest proces. Myśmy dopiero się poznawali, tak? Po sanatorium. Znaliśmy się tam tylko miesiąc. Byliśmy w takiej bańce zamknięci, bez żadnych problemów, stresów, bez, no, sama zabawa, fajne zajęcia. Natomiast później następuje realne życie, jakaś tam odległość nas dzieląca. Poznajemy się z różnych stron. On, ja jego, on mnie. I jednak nasze relacje szły bardziej w kierunku takim przyjacielskim, za co go bardzo cenię i bardzo go lubię, także przy tym pozostańmy. A jak często mają Państwo okazję spotkać się twarzą w twarz? Twarzą w twarz może rzadziej, byliśmy ze dwa razy na koncercie pięknym w Filharmonii, ale to było gdzieś może ze 4 miesiące temu, natomiast później już takie życie... Normalne życie wpadło. Normalne, że jednak dzieli nas odległość i częściej rzeczywiście przez telefon, tak, kontaktujemy się, rozmawiamy. Nie wytyczając sobie dat, ani jakichś konkretnych momentów, ale to jest i właśnie na tym to polega, żeby to było szczere, spontaniczne. Ja to bardzo cenię. Panią to łączyli też z Józkiem. Co pani o tym sądzi? No, my jesteśmy super partnerami, no bo tak. Gdziekolwiek zobaczą nasi ludzie oglądający, no to już zaraz jakieś tam skojarzenia są. To jest niesamowity partner do tańca, tak? Z Józkiem się tak wspaniale tańczy, on tak umie pięknie prowadzić, że każdej kobiecie, każdej partnerce życzyłabym takiego właśnie tancerza, takiego no, przyjaciela, kumpla, dlatego właśnie mówię o tych przyjaźniach. Które rozwijają się i które właściwie poznajemy tych wszystkich ludzi, nawet tutaj moją właśnie bardzo bliską koleżankę Ewę, ale dopiero po programie my się tak bardziej z sobą zżywamy, rozmawiamy, kontaktujemy i to jest super. Czyli nie mamy co się doszukiwać w związku? Nie ma co się doszukiwać. A pani serce jest teraz otwarte? Moje serce jest otwarte, sama obserwuję siebie, że bardzo tak właśnie z jakiejś tam skorupy wyszłam, że jestem bardziej otwarta, ale cieszę się dniem codziennym, cieszę się z małych rzeczy i zobaczymy, co przyniesie jutro. Otwarte serce, poszukiwania trwają, czy po prostu chce pani, żeby samo przyszło? Bez poszukiwań, nigdy nie poszukiwałam i myślę, poszukiwać nie będę, ale takie... nazwijmy to sercowe rzeczy, chyba same się dzieją. Także no pewnie, że jakiś kroczek trzeba samemu zrobić do przodu, ale ja jednak liczę na takie spontaniczne być może spotkanie, znajomość, nie wiem. To ostatnie pytanie, jest pani ze starej szkoły, że to mężczyzna musi zabiegać o kobietę, czy wychodzi poza tego, że kobieta też może zawalczyć?
No ja jestem tradycjonalistką. Rzeczywiście tutaj aż tak przed szereg nie wychodzę. Raczej uważam, że mężczyzna powinien ten pierwszy krok i jakiś tam, nawet spojrzenie, tak, wykonać pierwszy. No ja umiem to wychwycić i jakby odpowiedzieć. Natomiast raczej nie wychodzę przed szereg. Nie robię tego pierwsza. A w kwestiach płacenia na pierwszej randce też mężczyzna? To znaczy, tutaj jestem otwarta, tak? Bo takie płacenie, uważam, przez mężczyznę, to jest takie zobowiązujące, że coś rzeczywiście funduje, stawia. Tutaj spokojnie, ja umiem, jestem bardzo niezależna, umiem podzielić te kwestie, także nie oczekuję czegoś takiego i nie jestem jakby zdziwiona ani oburzona, że musiałabym sama za siebie, tak? No to apelujemy do wszystkich mężczyzn, żeby mrygali okiem. Dziękuję bardzo, bo ma pani kolejne wejście, jest pani tu rozchwytywana. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję również.